Człowiek, który jest przy Panu Bogu, promieniuje taką wewnętrzną świętością, wewnętrznym pokojem. I nie chodzi o to, że nie jest grzeszny, że jest bez grzechu, ale jest tym, który ma w sobie taką harmonię, która powoduje, że wszyscy ludzie patrzący na niego zaczynają go obserwować z uwagą. On ma w sobie to coś, co powoduje, że jest obserwowany. Sanhedryn, ludzie bardzo wykształceni, ludzie podejmujący bardzo ważne decyzje dla całego narodu, ci ludzie najważniejsi w Izraelu, nagle zaczęli przyglądać się Szczepanowi, ponieważ on dla nich był uosobieniem wartości, których oni niezbyt często spotykali. I dlatego w ich sercach sam wygląd Szczepana i to, co mówił, w jaki sposób mówił, spowodowało wielki niepokój. Myślę, że w momencie, kiedy my wracamy do takiej harmonii z Panem Bogiem, kiedy wracamy do Pana Boga już nie na zasadzie jakiegoś wysiłku duchowego, ale na uświadomieniu sobie własnej grzeszności, ale równocześnie wielkości i opieki Pana Boga dla nas, to wtedy my inaczej funkcjonujemy. My inaczej spotykamy się z ludźmi. Ci ludzie mówią: słuchaj, ty jakoś tak trochę inaczej wyglądasz, ty inaczej mówisz, ty jakby nie rozpychasz się w swoim życiu, nie podejmujesz decyzji tylko po to, żeby siebie dowartościować. Ty po prostu masz głęboki dystans do tego wszystkiego. No właśnie, Szczepan miał taki dystans, miał relację z Panem Bogiem i dlatego zwrócił uwagę Sanhedrynu. My nie chcemy zwracać uwagi innych ludzi, ale chcemy im powiedzieć, jest świat Pana Boga, który daje wewnętrzną harmonię i wewnętrzny pokój.